Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emilka! Mamy dzisiaj poniedziałek, więc jak zawsze życzę wam udanego tygodnia i myślę, że od razu zaczniemy sobie kolejny dzień naszego wspaniałego rejsu. I mamy na początku sklep i myślę, że będziemy sobie kupować może teraz... tutaj może to... bo to jest takie ładne, także to sobie kupimy. No i może... mamy też 200... grilla? Czy może lody? I tutaj te rzeczy to ja bym tak nie bardzo chciała. Ja bym może chciała właśnie coś ulepszać, dlatego... dlatego kupujemy to. Tak, i jesteśmy spłukani, ale szczęśliwi. I zaczynamy. Cześć. Nie możesz. Wow, już tak grubo się zaczyna, widzę. Dobrze. Tak, mogę. Emilka tutaj, nie kłócić się, spokojnie. Także zaczynamy tydzień od jakiejś awantury, widzę. No you, nie ty. Co się tutaj dzieje? O co tu chodzi? Proszę się tutaj tłumaczyć. Josh, czyli mamy tutaj imię tego chłopczyka. Josh mówi, że on może obsługiwać gości znacznie szybciej niż ja. A czy to prawda? Tak, jestem zdecydowanie bardziej szybki. Zdecydowanie szybszy. A co by na to, żebyśmy zrobili z tego małe zawody? Mały konkurs? Co tu się dzieje? Aha, czyli osoba, która obsłuży Angelę i Jimmy'ego szybciej, wygrywa. Franek, ty idziesz pierwszy. Okej. Raz, dwa, trzy. Ja chcę, żeby Franek wygrał. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy lody, czyli to jest normalny dzień, myślę, więc Emilko, chodźcie tutaj. Raz, dwa, trzy i gazetka. Okej, widzę, że raz, dwa, trzy. Zaczynamy tydzień słowami. Raz, dwa, trzy. Tutaj widzę, że krewetka. Pierwszy raz z naszego grilla. Dobra, tutaj idziemy po lody w międzyczasie. Bierzemy to i zanosimy. Tutaj będziemy mieli też lody i gazetkę. I dwa drineczki. Wow, zaczyna się. Super. Dobra, tutaj już sobie oczywiście skasujemy, tutaj trzeba posprzątać i myślę, że możemy sobie skroić limonkę. Myszko, mam cię. Tutaj trzeba wytrzeć stolik i tak, będziemy mieli dwa te drineczki, będziemy mieli mleczko do opalania i to i biegniemy. No ciekawa sytuacja tutaj z tym Frankiem, jestem ciekawa jak to się dalej potoczy. Myślę, że tutaj możemy Emilkę i Patryka posadzić przy stoliku. I tak, mamy to, to i to. Także biegniemy tutaj. Franek, masz poniedziałek i urwanie głowy, widzę. Ale to takie życiowe, nie? Jeszcze jedna. Dobra, już biegnę, już podaję wam obu. Tutaj trzeba wytrzeć stolik Josh. Dobra, mamy złote serduszko, świetnie. Nie, zawsze klikam to samo. Raz, dwa, trzy. Biegniemy. Dobra, czyli skoro już mamy złote serduszko, mamy myszkę z głowy, to się cieszę, bo tutaj to oznacza, że mogę już właśnie tak troszeczkę bardziej sobie zluzować z tym dniem. Mam wszystko? Chyba mam wszystko. Tak, okej. W poprzednim odcinku tak bardzo się zagrałam, że szczerze mówiąc zupełnie zapomniałam wam podziękować za hashtagi Team Gingerowa i Gingerowa Team w waszych nickach, bo powiedziałam wam o tym na zakończenie poprzedniej części Emilki, no i potem już nie miałam okazji się odezwać w tym temacie, a w pierwszym odcinku tej serii po prostu tak bardzo mi się gra spodobała, że kompletnie o tym zapomniałam, ale oczywiście widzę was i bardzo się cieszę, że jesteście i bardzo, bardzo wam za to oczywiście dziękuję. I kiedy mówiłam te słowa w tamtym odcinku, to nie spodziewałam się, że
już mamy maksa, okej. Okay. Że aż tak duża część z was zdecyduje się w ogóle to zrobić. To jest dla mnie takie bardzo, bardzo miłe i bardzo czuję się taka doceniona dzięki wam i cieszę się, że jesteście i dziękuję wam za to, bo naprawdę szczerze z ręką na sercu tak mi się spodobała ta gra, że kompletnie o tym zapomniałam, a sobie powtarzałam wiele razy, że Gingerowa, jak będziesz nagrywać pierwszy odcinek, to pamiętaj o tym i co, i zapomniałam. No ale co zrobić, gra jest wciągająca, a ta gra chwilowo jest naprawdę bardzo wciągająca, no to tak to już często się kończy. Czy tutaj pan się szybko zdecyduje na coś szybkiego? Może jakaś gazetka? Lody, raz, dwa, trzy. I tu, dobra. No niestety ta dziewczynka nam nie zapłaci, ale przynajmniej skasujemy podwójnie. Tutaj oni już widzę nie chcą nic od nas. Ale mamy jeszcze dość dużo dnia. Do końca dnia. Także fajnie. O, tutaj pan ma taki tatuaż, zobaczcie. No, fajnie, fajnie. Dobra, czyli tutaj będzie zapłata. I będą lody oczywiście i napój. Tutaj duże zamówienie będzie. Wow, 4 osoby przyszły. Dobrze, myślę, że ekspert bez problemu zostanie osiągnięty. To super, bo wiecie, że się cieszę zawsze z eksperta. Tak, tutaj. Cieszę się też, że tak naprawdę miło przyjęliście kolejną część Emilki i że tak czekacie na nią, bo no naprawdę popularność Emilki na moim kanale przerasta moje oczekiwania i no i cieszę się, że lubicie tę grę w moim wykonaniu. Tutaj trzeba wydrzeć, no i trzeba skasować. No spokojnie, a to może ja mogę sobie zrobić wakacje przy tej serii, co? Bo tak chwilowo na to się zanosi, że tutaj będzie spokój. Ale może to tak tylko na rozgrzewkę? No dobrze, tutaj będzie to i jeszcze może pan potrzebuje tego. Także raz, dwa i trzy kasujemy, wow! 2000! Super. No i co teraz się wydarzy? Teraz twoja zmiana, Josh. Ale, halo. No dobra, to zobaczymy sobie, co tutaj się teraz stanie. I co, dalej obsługujesz gości? I czas, koniec. Tak to rozwiązali, fajnie. Wow, no mała przewaga. Josh? Jak to Josh? Patryk, musiałeś źle liczyć. Nie rozumiem. Myślałem, że jestem zdecydowanie bardziej szybki niż Josh. Nie mam pojęcia. Nawet nie mam zegarka. No to jak ty to liczyłeś, jak nie masz zegarka? Oszuście. No właśnie, ale... O, jaka smutna mina. O. Jak Emilka w poprzednich częściach. Na całe szczęście, na razie Emilka jest szczęśliwa. Także continue. No i tutaj, no właśnie. Już myślałam, że coś nie gra. Ale no co, nie ma co mówić. Zaczynamy kolejny dzień. Bardzo szybko idzie ta seria. Mamy 200. Czy to ma być? Nie wiem, ja bym nie powiedziała, czy Franek potrzebuje. Może właśnie tutaj byśmy to sobie kupili? No, tak, to sobie kupimy. I nowe rzeczy się... Czy to było już? Aha, nowe buty dla Josha, okej. Dobra, nie przeglądam, zaczynamy, bo ja bym mogła w tym sklepie długo siedzieć. Parasolka! Ojej! Dlaczego ubrałeś tą śmieszną koronę? Bo wygrałem i teraz jestem królem basenu. Okej, okay. Josh królem basenu. Skojarzyło mi się, to wiecie z czym? Z tymi takimi... O, jak to jest ładne teraz. Nie, no ja muszę kupować takie rzeczy, które są po prostu ładne, bo dzięki temu...
bo dzięki temu tutaj jest tak miło i przyjaźnie. Chodźcie poleżeć sobie na leżaku. Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Z koroną z Burger Kinga. No jak się kupi, nie wiem co, nie pamiętam już, bo dawno mnie tam nie widzieli, to właśnie dostaje się koronę. Ja jej nigdy nie dostałam, ale widziałam, że inni dostają. Także takie było moje pierwsze skojarzenie. I te parasolki, kurczę. Myszka. Wow, gdzie jest moja myszka? No właśnie, straciłam kursor. Kiedyś pamiętam, że były takie właśnie papierowe parasolki do drinków, do napojów ogółem. Pamiętam je. Lubiłam się nimi bawić, lubiłam je rozprostowywać. Tak, psułam je. Psułam je i wykorzystywałam rodzicom, bo moi rodzice mieli właśnie na wypadek jakichś gości, żeby, wiecie, tak fajnie przystroić szklankę. No i ja im te parasolki rozprostowywałam i zawsze bawiłam się tymi patyczkami. Ale dawno nie widziałam takich parasolek w sklepach. Może są, tylko po prostu ja już nie... Nie mam takiej potrzeby, żeby z nich korzystać. Też trochę czasy się zmieniły, moda się zmieniła, gusta się pozmieniały, także tutaj może też to mieć, może mieć wpływ. Dobrze. Pan tu ma czerwony nohal. Ile tych będzie... jeden z limonką, drugi z limonką, trzeci... No z parasolką, zanieść to zamówienie, potem będzie parasolka. Dobrze, że parasolek nie musimy skręcać. Co nie? To by było nawet ciekawe, bo skoro musimy kroić limonkę, no to moglibyśmy też skręcać parasolki, nie? W Emilce jest wszystko możliwe. Myślę, że przeżyliśmy już tyle części tej gry, że chyba możemy być na wszystko przygotowani. Dobra. Tutaj proszę, królu posprzątaj, bo stolik i lody, tutaj to i też będą lody i gazetka. I kolejnych gości już mamy w kolejce. No miło tutaj jest, miło. Tak, to by było. I to by było w porządku. No ej, ale tutaj już dzień niedługo będzie dobiegał końca, a my tutaj jeszcze nie mamy nawet celu. Halo. Miałyby tutaj większe napiwki. No właśnie, proszę tutaj pani dziadku. W super fajnym kostiumie kąpielowym. Tutaj pani. Bo ja chcę eksperta. Halo. Nie może tak być. W ogóle, jak tak patrzę na te gazetki, to czytacie jakieś takie gazetki tego typu, takie kolorowe? Dajcie znać w komentarzach, co tam sobie kupujecie, ewentualnie czy macie w ogóle jakieś takie regularne czasopisma, które kupujecie. Ja mogę wam powiedzieć, że na przykład bardzo lubię kupować CD Action, ale ostatnio mniej. Nie zdarza mi się to, bo jakoś takie gry, które tam są, mi się nie podobają i po prostu. Ale kiedyś kupowałam regularnie CD Action. Kupowałam też regularnie Craftera. Może wiecie, taki magazyn o Minecrafcie. Kupowałam go regularnie. Przestałam też jakiś czas temu, ale może kupujecie nadal, to dajcie znać. No i z takich babskich gazetek to czasami kupuję sobie Świat Kobiety, dlatego że tam jest taki dodatek zawsze z przepisami. I ja bardzo lubię ten dodatek, dlatego że są fajne przepisy, można się jakoś tam zainspirować, coś podpatrzeć fajnego i dlatego sobie kupuję właśnie gazetkę też taką. Okej, i mamy eksperta, a Josh musisz tutaj jeszcze wytrzeć też stolik, tutaj musi zapłacić, no i czekamy na tego pana, aż się wybiczuje. Wybiczuje. Dobrze, kasujemy. I co teraz? Widziałeś moją koronę, Patryk? A, wygląda niesamowicie, Josh. Emilko... No.
Tak, możesz to zrobić, Patryk. Motywuję się w myślach. No, trzymamy za ciebie kciuki, Patryk. Wilka już się prawie popluła. Czy kiedykolwiek myślałaś o posiadaniu dzieci? Czujemy się niezręcznie, moi drodzy, teraz w tym momencie, bo podsłuchujemy taką ważną rozmowę. Ojoj! Ojoj, ja nie zdara. No to już go oblała. Cóż, sądzę, że musimy zdobyć jakieś nowe ubrania. No i zbyła temat. Emilka to jest agentka po prostu. No co, Franek, myślisz? Mam to! Aha, wymyślił wspaniały, idealny sposób na to, żeby umieścić tego dzieciaka z powrotem w jego miejscu. Ha, ha, ha! Okej. Śmiech zła. To był śmiech zła, moi drodzy. Continue. Okej, mamy odblokowane coś. Mamy odblokowanego Franka, który tutaj będzie się bił, walczył na miecze z Joshem. Przypuszczam, bo tak to wygląda. Okej, Franek zawsze chciał być żeglarzem. W końcu raz w jego, chociaż raz w jego życiu. I wygląda na to, że jest stworzony do tej pracy. Czy ten strój nie wygląda na nim wspaniale? Tak to przetłumaczę. No, fabulous. Wszyscy wiemy, co znaczy fabulous. Dobra, dalej. Okej, i tutaj będziemy mieli Będziemy mieli kolejną lokację w tej części Emilki, drugą już, i będzie to butik. Także myślę, że będzie to Królestwo Angeli. Ale ja ten odcinek teraz zakończę. Ta seria będzie tak nagrywana, że czasami będziemy mieli więcej poziomów w jednym odcinku, czasami mniej. Nie będzie już tak regularnie jak w poprzednich częściach, dlatego też niektóre odcinki będą dłuższe, a inne będą krótsze. Ten odcinek, tak jak mówiłam, zakończę sobie teraz. Mam nadzieję, że podobał Wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa!